Cześć wszystkim tym, witajcie na Pozdro z KRLD, jedynie słusznym kanale o Korei Północnej. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się przyszłością Korei Północnej. Trafiłem na bardzo ciekawy artykuł, który wygląda dość niewinnie, ale w rzeczywistości może być dość rewolucyjny. A jeśli jesteście nowi na tym kanale i interesujecie się Koreą Północną, to koniecznie zostawcie subskrypcję, ponieważ pojawiają się tutaj vlogi z Korei Północnej, tak, podróżuję do Korei Północnej, oraz różne analizy na temat Korei Północnej. Zapraszam także na livestreamy, które się odbywają mniej więcej raz w tygodniu, gdzie odpowiadam na wasze pytania o Korei Północnej, w ogóle sobie gadamy, jest taka dyskusja. Więc, dzięki, kliknijcie tam na dole. Ostatnio mało się mówi o Korei Północnej w polskich mediach, ponieważ już ten temat ucichł po prostu, tak? Nie ma już rakiet, atomówek za bardzo, więc nikogo to już nie interesuje. A dzieje się całkiem sporo i to bardzo ciekawych rzeczy. Znalazłem artykuł na Korea Herald, gdzie politycy z Korei Południowej twierdzą, że Korea Północna przygotowuje się do otwarcia specjalnego biura do otwierania Korei Północnej. I chodzi tu oczywiście o otwarcie się na świat. Jeśli faktycznie tak jest i Korea Północna przygotowuje się do takiego kroku, to jest to naprawdę niesamowita wiadomość, gdyż jak wiecie, Korea Północna jest wciąż w jakiś sposób jednak zamknięta na świat, jej gospodarka, społeczeństwo. Jeśli faktycznie Korea Północna się przygotowuje do tego, żeby otworzyć swój kraj na wzór Chin, bo wygląda na to, że Korea Północna ma zamiar otworzyć się na świat właśnie na wzór chiński. Pewien południowo-koreański polityk odwiedził Chiny i tam w takiej szkole dla partyjnych urzędników Komunistycznej Partii Chin dowiedział się, że przyjeżdżają tam już Koreańczycy z północy. I tu nie chodzi o byle jakich Koreańczyków, tylko o elitę z Koreańskiej Partii Pracy, czyli no tej partii, która rządzi Koreą Północną. I oni pojechali do Chin, żeby przygotować się do otwarcia tak zwanego DPRK Opening Supervisory Bureau. Jeśli spróbujemy przetłumaczyć to na polski, to wyjdzie coś mniej więcej w stylu Biuro Otwarcia Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. Wygląda na to, że grupka północno-koreańskich oficjeli ma także przejść specjalne szkolenie w Dalian, to jest takie miasto niedaleko Korei Północnej w Chinach. I w trakcie tego szkolenia mają się uczyć na temat chińskiej drogi otwarcia się na świat i otwarcia chińskiej gospodarki na praktycznie kapitalizm. Wygląda na to, że Korea Północna chce się uczyć z tych doświadczeń, które Chiny mają w otwieraniu się na świat w latach 70., 80. i 90. I teraz, jeśli to jest faktycznie prawda, to mamy tutaj naprawdę niesamowicie ważną informację. Ponieważ jeśli Korea Północna faktycznie założy takie biuro i zacznie otwierać swoją gospodarkę na świat, to ten kraj się zmieni w naprawdę błyskawicznym tempie w ciągu kilku najbliższych lat. I osobiście uważam, że wcale nie jest to niemożliwe, ponieważ w ostatnich latach widzimy faktycznie, że Korea Północna w jakiś sposób się próbuje otworzyć na świat, że ta gospodarka tam się rozwija. I myślę, że marszałek Kim Jong-un, przywódca Korei Północnej, faktycznie chce w jakiś sposób swój kraj otworzyć. Oczywiście, że mówimy tutaj o otwarciu na ich zasadach, tak? Że on chce zostać przy władzy, przecież Partia Pracy Korei chce zostać przy władzy. Więc oni chcą stopniowego otwierania się na świat i dlatego się uczą teraz od Chińczyków, w jaki sposób to można zrobić. Przykład chiński pokazuje, że można mieć dyktaturę i kapitalizm jednocześnie, więc nie jest to niemożliwe. Koreańska Partia Pracy przez wiele, wiele lat obawiała się, że jeśli ten kraj się w jakiś sposób otworzy, no to straci władzę i nie tylko pewnie straci władzę, ale po prostu prawdopodobnie ci urzędnicy, no i może nawet sam przywódca, po prostu stracą głowy, więc nie byli zbyt chętni. Ale możliwe, że jeśli uda im się odpowiednio to rozegrać, jeśli odpowiednio będzie działała propaganda wewnętrzna, jeśli będą mieli wsparcie Chin i Korei Południowej lub może nawet USA, to może będą w stanie otworzyć Koreę Północną, jej gospodarkę i społeczeństwa, a jednocześnie będą w stanie zachować władzę. I to by było oczywiście dla nich najlepsze rozwiązanie. I jakby nie patrzeć, byłoby to także dobre rozwiązanie z punktu widzenia, po pierwsze, bezpieczeństwa na Półwyspie Koreańskim, no bo nie doszłoby do żadnego krwawego zamachu stanu, wojny domowej lub wojny z Koreą Południową i w ogóle totalnej zadymy. Z drugiej strony, dobre to jest także z punktu widzenia społeczeństwa Korei Północnej,
bo Koreańczycy, zwykli mieszkańcy Korei Północnej, będą stopniowo otrzymywali możliwość bogacenia się. Już w Korei Północnej powstaje klasa średnia. I ta klasa średnia wcale nie jest głupia, ona wie dokładnie, w jakim stanie jest ich kraj i wiedzą, jak może wyglądać życie za granicą. Tak, oni wiedzą, widzieli już w Chinach i widzieli filmy i także południowo-koreańskie. Więc oni wiedzą, że ich kraj jest troszeczkę do tyłu. Jeśli ta klasa średnia otrzyma możliwości jeszcze większego właśnie bogacenia się, budowania przedsiębiorstw, tworzenia biznesu, to jestem pewien, że Korea Północna i jej gospodarka naprawdę wystrzeli do przodu. O tym, że faktycznie Korea Północna chce się w jakiś sposób otworzyć, mogą świadczyć inwestycje, które są obecnie lub były przeprowadzane w Korei Północnej. Mówię tutaj m.in. o ośrodku narciarskim Masik, który, jak wiecie, jest prawdopodobnie jednak bardziej głównie przeznaczony dla turystów z zagranicy, i budowa nowych lotnisk. Lotnisko w Pyongyangu, lotnisko w Wonsan, lotnisko Kalma, które jest praktycznie obecnie nieużywane, oraz budowa nowego ośrodka turystycznego w Wonsan. Ten gigantyczny kompleks hotelowy, tak? To nie jest zbudowane tak po to, żeby to stało puste. Kim Jong-un, przywódca Korei Północnej, ma jakiś chyba na to pomysł, tak? I ten pomysł jest taki, że okej, zbudujemy to, mamy to już gotowe, mamy lotnisko gotowe, mamy gotowe hotele. W tym momencie otwieramy się i zapraszamy turystów. Oni przyjeżdżają, my ich gościmy, zarabiamy na tym pieniążki. Więc jest to już, tak, to jest taki fundament przyszłych relacji z zagranicą. Oni już będą gotowi. Mimo że teraz wciąż są sankcje międzynarodowe i ten kraj jest wciąż w jakiś sposób zamknięty, to Korea Północna będzie już gotowa na ten moment, kiedy zostanie otwarta, sankcje zostaną zniesione. Ja wam gwarantuję, że w momencie, kiedy sankcje zostaną zniesione, to nagle wszyscy politycy ze całego świata, nawet Zachodu demokratycznego, kompletnie zapomną o wszelkich atomówkach, problemach z prawami człowieka i tak dalej, o tym wszystkim, co się mówi o Korei Północnej, i zaczną jeździć do Pyongyangu, żeby się poznać z Kim Jong-unem i zaproponować mu inwestycje zagraniczne w Korei Północnej. Ja jestem pewien, że tak będzie. Pieniądze, jak wiadomo, rządzą światem i faktycznie, jeśli te sankcje zostaną zniesione, to możemy mieć do czynienia z taką małą rewolucją gospodarczą, niczym w Chinach w latach 90., tak? Więc myślę, że warto to obserwować. Kolejny ciekawy news tego tygodnia jest taki, że w trakcie wizyty prezydenta Kuby, nie wiem, jak ten koleś nazywa, nikt nie wie, w ogóle nikt go nie zna, w ogóle co to za typ, nieważne. W każdym razie, prezydent Kuby, Miguel, jak wylądował w Pyongyangu, to został przywitany przez Kim Jong-una z największymi honorami i na lotnisku pojawił się także portret tego prezydenta Kuby oraz Kim Jong-una. I ten portret to jest pierwszy oficjalny portret przywódcy KRLD. Do tej pory nie było żadnego malowanego portretu, były tylko zdjęcia w różnych miejscach powieszone. Więc jest to bardzo ważne też wbrew pozorom, ponieważ to pokazuje, że Korea Północna teraz ciśnie bardzo tworzenie kultu osobistego wodza, przywódcy, marszałka Kim Jong-una. I teraz mamy te dwie ważne informacje, które powiedziałem przed chwilą, jak one się ze sobą łączą. Otóż w momencie, kiedy Korea Północna się otworzy, między innymi dzięki temu nowemu biuru, które ma powstać za granicą, będzie potrzebna, prawda, silna władza w Korei Północnej i silny kult jednostki, silny kult Kim Jong-una, aby to społeczeństwo i cały kraj utrzymać, tak, prawda, w jedności, żeby to się nagle nie rozwaliło. Więc teraz władza stara się wzmocnić ten kult Kim Jong-una, jego osoby, między innymi właśnie poprzez stworzenie już portretu. Kto wie, może ten portret już niedługo się pojawi na wszystkich państwowych budynkach, a może nawet we wszystkich mieszkaniach w Korei Północnej. Nie wiem jak wy, ale ja mam wrażenie, że to nie jest przypadek. Przypadek? Nie sądzę. Wydaje mi się, że faktycznie władze KRLD próbują się przygotować do otwarcia tego kraju na świat poprzez między innymi właśnie szkolenie swoich urzędników, poprzez poprawę stosunków z Koreą Południową, ze Stanami Zjednoczonymi, a także umocnienie kultu wodza Kim Jong-una. Dajcie mi znać w komentarzach, jak sądzicie, czy to faktycznie jest możliwe, żeby Korea Północna już wkrótce, a może nawet w przyszłym roku, zaczęła się otwierać i może w końcu dożyjemy zakończenia sankcji i będzie łatwiej już pojechać do Korei Północnej, a może nawet prowadzić tam biznes. Więc dajcie mi znać,
Dziękuję za uwagę, widzimy się w kolejnych odcinkach. Będę Was informował na bieżąco o tym, co się dzieje w Korei Północnej. A jutro w sobotę zapraszam na najnowszy odcinek z naszej sierpniowej wycieczki do KRLD. Mam nadzieję, że Wam się podoba ta wycieczka do Wonsan. Akurat będziemy właśnie w Wonsan, więc koniecznie obejrzyjcie ten odcinek. Widzimy się wkrótce i do zobaczenia w Pyongyangu. Na razie. On na mnie! On na mnie!